Jaki ułamek odpowiada punktowi a na osi liczbowej? Punkt a znajduje się tutaj. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. No dobrze, można podejść do takiego zadania na wiele sposobów. Na przykład, możemy przyjrzeć się rysunkowi i zobaczyć, że odległość pomiędzy zerem i jedynką podzielona jest na 1, 2, 3, 4 równe odcinki. A do punktu A od zera musimy przesunąć się o trzy z tych czterech odcinków. Inna rzecz, która może nam pomóc, to wyobrażenie sobie ułamka jako części figury geometrycznej. Jeśli uznamy, że ten prostokąt przedstawia jedną całość, ponieważ wzdłuż dłuższego boku rozciągnięty jest od zera do jedynki, to możemy uznać go za figurę przedstawiającą jedynkę, jedną całość i podzielony jest na 4 Równe części. W takim razie każda z tych czterech równych części to czwarta część całości, czyli 1 czwarta. To jest 1 czwarta. To jest kolejna 1 czwarta. To jeszcze jedna 1 czwarta. I pytanie, ile czwartych zostało pokolorowanych na niebiesko? 1, 2, 3. 3 zostały pomalowane na niebiesko. 3 czwarte. Jeżeli spojrzymy na oś liczbową, to zauważymy to samo. Odległość pomiędzy zerem i jedynką została podzielona na cztery równe części, na czwarte części. To jest czwarta część, jeszcze jedna i jeszcze jedna i kolejna czwarta część całości. I gdzie leży punkt A? Od zera przesuwamy się o jedną czwartą, o drugą i trzecią. Razem 3/ czwarte. Punkt A leży w odległości 3 czwarte, licząc albo mierząc od zera. Jaki ułamek odpowiada punktowi A na osi liczbowej? 3 czwarte odpowiada punktowi A na osi liczbowej. Inny przykład. Który punkt na osi liczbowej odpowiada ułamkowi 2 szóste? Zatrzymajcie film i zanim zrobimy to wspólnie, sprawdźcie, czy potraficie na to pytanie odpowiedzieć sami. Mała podpowiedź. Wyobraźmy sobie, że ten prostokąt przedstawia jedną całość i zauważcie, że podzielony jest na 6 równych części, czyli że każda taka część to szósta część całości: jedna szósta. I jeżeli zacznę od zera, to ile muszę takich części zamalować, żeby razem były one dwoma szóstymi? I który punkt odpowiadał będzie tej ilości na osi liczbowej? No dobrze, zróbmy to teraz wspólnie. Jeżeli każda z tych części to jedna szósta, wszystkie one razem to sześć szóstych, czyli jedna całość, i to dobrze, bo zaczynają się w zerze i kończą na jedynce, na jednej jedności. A dwie szóste to dwie takie części, jedna szósta i druga szósta, razem 2 szóste. I jeżeli teraz spojrzymy na oś liczbową, to koniec tych dwóch szóstych odpowiada punktowi B. Dotąd zamalowaliśmy prostokąt. Inny sposób znalezienia odpowiedniego punktu na osi liczbowej może być taki, że odcinek od 0 do 1 podzielony jest na 6 równych części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 równych części. A my chcemy przesunąć się od 0 do 2 szóstych. Każde przesunięcie do kolejnego punktu to zwiększenie o 1 szóstą. Od 0 do 1 szóstej. I od 1 szóstej do 2 szóstych. Tak czy inaczej, trafiamy w punkt B.